To ja tylko. Czego ty się drzesz? Dobrze, moi drodzy, dojeżdżamy do obozu. Witam was wszystkich serdecznie. Ale ja bym chciał... Dobra, nie, nie teraz, Abigail, proszę cię. Moi drodzy, co się stało? Stało się, że mój koń musi iść na emeryturę. Tylko... O, tu. O, jasny. Czekaj, bo ten mnie kopnie zaraz. Chyba będę musiał iść jednak do obozu sobie ten. Gdzie jest mój obóz? To jest mój obóz. Tu jest mój znacznik, dobra. Tu jest mój koń, ale ja chciałem innego konia sobie wziąć. Ale się chyba nie da. Czy się da? Nie da się. Kurde, nie da się. No dobra. To trudno. To w takim razie jak się nie da, to się nie da. Gdzie my mieliśmy iść? Tam mieliśmy iść. Manko, kolego. Co tam słychać? Jak idziesz sobie na spokojnie. No to dobra, to sobie idź. My przyjdźmy tu, pogadajmy teraz. Co słychać, kolego? Miałeś, co miałeś? Yes, just leaving. I'll see you soon. Perhaps. What do you mean? Well, if I was you, I'd disappear too. This is all pretty much over. I'll be back. No, you won't. Let's not pretend no more. No właśnie. Tak jest. Cześć, jak czapka. I'll miss you, Arthur. Nie ma cię już. You've been a fine friend to me. No, let's not get over sentimental. Well, the place is quiet. Get out of here. Go with my blessing. Thank you, Arthur. Narka pujarka. Co? Found a friend looking for you. Mr. Morgan. Oh. Sir. How are you? Pablo. A little better. I hope so. How can I help you? I am sorry to impose on you again, but I believe I've made progress brokering peace. You have? I believe so. Colonel Favors has agreed to a meeting to discuss and maybe resolve his alleged grievances and mine. Now, he has lied to me more times than I care to remember, but maybe this time he must want peace. Why could he possibly want to humiliate us further? We got words for his kind, but they're colloquial. Perhaps I could make one last request. My men are not allowed to carry arms. You want us to keep the peace? Yeah, it'll be a lot of dull talking and ceremony. But I feel with some non-tribe members present, their chances of lying or worse will be reduced. Will you, Arthur? Pomogę, no co mam zrobić, kurde. It ain't my business, brother. No, I know. But it is mine. Do it for me. Charles, I got... I've saved your life. Do it for me. Sure, come on. You owe this man. You should have him do your negotiations. Let's go. Dobra, już idę tylko łykamy i lecimy. Ale ja chciałem mietka wymienić. Mietek już jest... To mietek jest. Mietek już jest przeniesiony na poziom 4. Dobrze byłoby... Aha, tu nie mogę broni używać. Kokaina dorzucił. Nie mogę, dlaczego? Ain't a problem. Just hope nobody recognizes me. I've had a few run-ins with the army recently. I wish we could have done more to control the situation. A, bo ja... O, teraz mogę, dobra. To teraz trzeba wziąć Litfielda i Lancastera. Express, dobra. That shouldn't have gotten involved. Now Eagle Flies is under arrest. It certainly won't help our case today. I will find a way to help him. I promise you.
I just hope Colonel Favors can be reasoned with. I am not asking for very much, but when our people are sick and hungry, and we find our medicine and supplies are being deliberately... Tak jest, dobra. Ja to bym może zjadł jeszcze sobie jakąś puszkę. Albo wypił sobie coś. Albo... O! Przechylimy sobie. When they destroy our sacred sites, how can I convince Eagle Flies and the others that they shouldn't fight back? Maybe that's part of the reason. W okazji może zjemy coś. Pykło wieprzowinkę. Because they want you to fight. Be able to say, look, you see how these savages behave? Perhaps. Thank you for helping Captain Monroe to retrieve those vaccines, Arthur. He will be at the meeting and is one person who knows the true situation at least. I still have hope. Ale on ci nic nie pomoże, dziadzia. An agreement. Ja go odstrzelę i taki będzie finał. Dobra, to wy sobie jedźcie, ja sobie piję kawę na spokojnie. Gorąco taką, jak uwielbiam. Przy okazji sobie popatrzymy na widoczki, które są całkiem pięknie zrobione, co mnie się podobuje, nawet bardzo mocno. Już dojechaliśmy na miejsce? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie? This way. Coś tu za cicho jest. Ja mam broń całą. Tylko że znowu nie mam broni. Dobry panom, my w sprawie spotkania. Careful now. Coś ty powiedział? Mam do ciebie podejść? Captain Monroe, we come in peace. Hello again. Who are these two? They're friends of my people. Interesting looking fellows. Yeah, they won't cause any trouble. Well, I should hope not. Listen, Mr. Chief. Yes, Mr. I can't say that silly name. What is it? In English, they call me Rainsfall. Yes, yes, I'm sure they do. Listen, we're all Americans here, and we want an outcome. But quite frankly, I'm confused. Your men are little more than criminals, in my opinion. Keep breaking peace treaties we've made, causing disturbances in everybody's lives. But I pride myself on being a gentleman. Really, I do. But there are limits. So, let me be very... Are you okay, man? Someone. Jackson, take him away. Where was I? You're a gentleman with limits? Are you being facetious, sir? Come this way, buddy. I said, are you being facetious, Captain Monroe? No, sir, I am not. Chief Rains. That's, Rains' fault. Exactly. Chief Rains, the thing it's quite is, a cough. The federal government... Sure. Wait here. I'll fetch you some water. I'll be fine. Thank you.
No, no. You know he's going to have Monroe court-martialed. Or attempt to. He's going to make a disgrace of him. Monroe? He seems likable enough for a West Pointer. Why? You know what Favors is like. Because he thinks it's right. Because he thinks Monroe is a patsy. Or a spy. He's convinced he had something to do with those vaccines getting stolen. He thinks Monroe is gonna force him into making a concession with the Indians. So he removes Monroe. Removes how? Favors wants him tried for treason and hanged. Why does Favors care about the Indians? Because he doesn't want to back down. I mean, his whole professional life. You know what they say about him. Hightail Favors. Pułkownik trzęsi dupa, dobre. Poor Monroe. Pułkownik trzęsi dupa. I know. Well, still, he's kind of stuck up. Pułkownik trzęsi dupa. Pięknie. I have been appointed to negotiate. Feeling better? Yeah. Come on. Let's go. The lands you currently occupy belong to the United States government. Why is this so confusing, sir? Why? Good day, Colonel Favors. Well, that was remarkably unproductive. So? I'm afraid the federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace, and peace for all, and that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan too, sir? You insult me. You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me? Gross insubordination. Disobeying an order. Treason. Are you mad? You had those vaccines stolen. You disrupted a negotiation. Let him go. This is all getting out of hand. Hi. Captain Monroe, let's get out of here. Hi. If I were you, I'd keep my mouth shut, amigo. I don't want to kill this man. Tak jest. Me. Charles, Captain Monroe, mount up now. We're getting out of here. Arthur, let's go. I got a shot. You son of a bitch. Just let him go, okay? You won't get away with this. Dobra, ciśniemy wrotki. Zaczyna się robić ciekawie. Kurde, gdzie jest moja broń? Last pick, dobrze. Gdzie, na górę? Jedziemy górą. A gdzie jest ten Indianiec? Najlepiej strzelać w konia. Koń padnie, to i człowiek padnie. O, nie trafiłem w konia. Ej, no spadaj mi z konia. Oh shit. O, w drzewo uderzył. Dobrze. Broń kapitana, dobra. Ja muszę schować. Najlepiej gdzieś za drzewem. O kurde, stop. Lekarstwo jakieś. Na co? Na wytrzymałość. Dawaj. I teraz chłopcy się... Trzymajcie się. Oni jadą. Jeszcze nikt nie jedzie. Albo przynajmniej ich nie widzę. Jeden. No dawaj, ej, strzelaj. Raz kur... Kontone.
konie. O to chodziło. Oh shit. Oh shit. Ktoś zginął. Kapitan Monroe albo ja. Chyba ja. To był zły pomysł. Come on. Dobij dziada. Dobra. Gdzie oni są? Tu, z tyłu. Z tyłu będą atakować. Pięknie. Nie uciekniesz. Pięknie. Dobrze, też się nie schowasz. Just hold. I raz, i dwa. I trzy. Jeszcze ktoś? O kurde, was dużo jest. Chowaj się, Mietek. Bojacież, ale zes. Siadaj. Co my tu mieli dobrego? Dawaj to. Ciśniemy wrotki stąd. Gdzie jest Monroe? Monroe, siadaj na konia, baranie. Jeszcze nie może... O, jeszcze na mojego konia. Co za dziad. Może i dobrze, że nie zmieniłem mojej habety, bo... Mogło być ciężko, gdybym wziął nowego, niewyćwiczonego, a ten to przynajmniej jakiś taki... Ja... Kapelusz mi spadł. Paduj. I think we're finally in the clear. Everybody okay? Not really. Tak jest, specjalnie. Może dla konia dam ciastko. Dobra, marchewkę niech mam. Fast. Take you to the station. I can't believe that just happened. I've been an army man my whole life. I heard them talk. They was gonna have you hanged for treason. You can't die for those fools. And what about the chief? You can't worry about that now. I guess I won't be submitting my report. I wouldn't think so. O, jest Ciuchcia jeszcze. Tego się zatrzymał się przed Ciuchcią. Ciuchcia stoi na stacji. Stoi na stacji lokomotywa. To kolegę wysadzimy. Kolegę wysadzimy na pociąg, niech jedzie. Siadaj, kolego, i jedź jak najdalej stąd. Get out of here, Captain Monroe. I fear it may be Mr. Monroe from now on. I'm sorry about your career. Here. Here's some money. You take it and get out of here and start a new life somewhere.
I hear Tahiti's nice. Thank you. Just hop on a train to San Denis, jump on a boat, but avoid Guam. Where? Dobry tekst, tylko nie na Gwora. Meet me at the reservation. O Jezu, Arturze, dobrze, że tylko gruźlica, a nie kaszel. O, jeszcze jeden jakiś? Reverend? Reverend. Czekasz? What are you doing? Za co? I'm leaving. Running away? Yeah, I suppose so. I'm running away. I tried to make Dutch see sense, but he's very strange recently. And the women? Little Jack? You're leaving? I told them to run too. I asked them to come with me, and they wouldn't. I've changed. I'm a changed man, Arthur. I won't die over some nonsense spouted by a fool. I ain't changed. I'm still a bad man. Maybe your path isn't changing, Arthur. My path is coming to an end, Reverend. I know, son. I know. And I know that you will face your destiny like a man, like a warrior, because that's what you are. That's all I am, a fighter, a killer, and a crazy man. So be it. You lived your way, you'll die your way. But in the time that you have left, don't compromise. And you'll do everything that you have to do just fine. We'll see. I don't have to see. I know you. Fight and keep fighting. Okay. No to powodzenia. Good luck out there. Cześć Boże na drogę. Be true to yourself, Mr. Morgan. And leave the lies and the hypocrisy to fools like me. No i super, pojechali sobie. Ciekawe co będzie jak wpadnę pod pociąg. Oj, dobra, już wiem co będzie. Dawaj kapelusza. Dawaj kapelusza. Mówię. Dobra, zobaczmy teraz co my mamy na mapie i gdzie my mamy na mapie. O kurde, to jest znowu daleko. Tu jest moja habeta. Jasny gwint, ja mam tam jechać. Tu się da gdzieś jakoś dojechać. Jakiś pociąg tu jeździ. Jakieś tory są. No ja, no dobra, chyba musimy... Może po drodze jakaś stajnia będzie. Tu jest mój kuń. Będzie jakaś stajnia po drodze, niespecjalnie. Chyba, że może przez Valentine jakbyśmy pojechali. Ej, ale... Tu są co? Ej, tu są konie. Dobra, jedźmy tu najpierw. Tu jedźmy. Wymienimy konia, moi drodzy. Będziemy co będziemy? Będziemy wymieniać habety, tak jest. Hey boy. Yep. I tu wrócimy sobie może. Albo i nie wrócimy. Dobra, pojedźmy najpierw do tego. Wymienimy kunia, bo ten już jest pełny. Jest bardzo dobry, bardzo pełny, więc już można go zostawić na zasłużoną emeryturę. I będziemy rozwijać umiejętności u kogoś innego. Tylko pytanie teraz u kogo. Czy wziąć se czarnego, czy wziąć se białego? Dobre pytanie. Zobaczymy, który będzie ładnie wyglądał. Też mógłbym tego łaciatego se wziąć. O, tu jest. Dobra. Cześć.
Uhu. Zarządzaj koniami. Mietek już idzie do boksu. Baśka jest na pierwszym. Gazik jest na drugim. To może sobie Kazika weźmiemy, co? Dobra, weźmy Kazika. Możemy go sprzedać za gruby ten. Zadbaj o konia. No to zadbajmy o konia. Wygląd nie. Wyglądów nie będziemy zmieniać. Dodatkowe. Zestaw przedmiotów. Dobra. Kazik jedzie ze mną teraz. Jak wyglądamy z Kazikiem? O, ty, nie ma tych. To jest. Lejców nie ma, patrzcie ty. Lejce mu urwało. Ale jazda. Mietek miał lejce, a ten nie ma lejcy, patrzcie. A i lejcy nie ma, zabrali do konia lejce. Jakie jaja. No dobra. Siadaj. Alright, boy. Ty, no zabrali lejce w powietrzu teraz, ale jajca. Ale oszusty. Dobra, jak my mamy jechać tam? Najszybszą drogą. Byśmy najlepiej to pociągiem pojechali, ale nie wiem, czy tam pociąg dojeżdża. Ale na pewno torami, jakbyśmy pocisnęli. Tu, a tego znacznika usuniemy. Ku Klux Klan. Nie. Tak padło? Nie, panowie, tu nie będziecie mnie tu cudować. Koniec zabawy. Dobra, koń wystraszony jakiś. Ty masz marchewkę. Nie bój się. Ale mam ten, patrzcie, mam siodło, mam skóry. To nie jest źle. Tylko nie mam, kurde, lejców, no. Co za dziady. Springfield dobry, czy Lancaster był? Lancaster albo... czterotaktowy, zobaczmy jak ten czterotaktowy. Aha, czyli on wolny jest. Ale dobra, niech se będzie. Niech se będzie. Mamy kawał drogi do przejechania, moi drodzy, więc jakoś musimy to nadrobić. Prawda, kawał drogi. Co my tu mamy? Mamy jakoś lepiankę z krowami. Nie, z kozami. Kozy. Koza alpejska. Idźmy do kolegi, zobaczmy, zapytajmy się. Dobra, czekajcie, kurde, bo akurat listonosz przyszedł, musiałem odebrać. Co, on strzela do mnie? Ugięło cię? Kozy uciekły? Gdzie te kozy uciekły? Wszystkie. Chciałem z nim pogadać, bo mówi fajna chałupa, tu kurde. No tu jakiś baran. Baran mnie tu wziął, zaatakował. No co za dziad. Dobra, czekajcie, bo muszę sobie broń zmienić, bo jak zwykle, kurde. Standardowo. Coś szybkiego.
Co to jest? Springfield 4. Dobra. Jasny gwint, no a tak miało być przyjemnie, pięknie i w ogóle, a tu co, dupa. O, krwawnik jest. Krwawnik jest. Mogłem sobie wziąć krwawnika, ale chyba nie. Daleko jeszcze? Iho! Trafiony, zatopiony? Trafiony, zatopiony. No to mnie wkurzyli teraz, no. O, tu też jest krwawnik. Dobra, w dupie z nim. Jedźmy tam na misję. Jedźmy na misję. Ale tu krwawników jest. Mamy krowy. Siema, chłopcy. Ty spróbuj tylko strzelić do mnie. Sam się prosiłeś. Kurzać. Było zderzenie czołowe z krową. Krowy uciekać. Jeha! Uciekać krowy! Teraz pęd bydła będzie. Pęd bydła! Pobawimy się w pęd bydła. Tam jeszcze jest byczek. Uciekamy! Uciekamy! Mówię, uciekamy, nie? O. Dobra, koniec tej zabawy, bo tu ktoś już będzie nas atakował. Oh god, oh god! Nie mam czasu na pierdoły. Dobrze byłoby. Daleko jeszcze? O, no, niedaleko. W sumie jakbym pojechał tędyk, to tędyk. Dobra, to dojadę. Dobrze jest. Nie trzeba psuć. Trzeba jechać. A ja czemu nie mam znowu broni? Dlaczego, kurde, nie mam broni? Jedź, a ja chcę broń. Moją. Litchfield i... 4. O. Ale bym chciał tą. Ta jest fajniejsza. Dobra, co mi tu przyszło, moi drodzy? Czy ja wiem, co mi przyszło? Dobra. Ale później sprawdzę. Dobra, gdzie my są? Blisko torów. My są blisko torów. Ej, a tu nie był ten most zawalony? No właśnie. Jak był ten most, trzeba jechać przez góry. Ayuso? No to dobra, pojadę ci pomogę, jak chcesz, Ayuso. Kurde, gdzie on jest? Legendarna zwierzyna, dobra, legendarna zwierzyna to chyba mnie nie interesuje, ten Ayuso mnie bardziej interesował. Por favor, por favor, por pasror. Dawaj, bo mi ucieknie, kurwa. I uciekł, wiedziałem, że mi ucieknie. No, co za bydla. Por favor. Lasso. Tam gdzieś uciekł. Dobra, zbaś. Pancio, pancio, pancio. Dobra, masz lekarstwo.
O, nie zdążyłem. No to trudno. To trudno. Okej, boy. Zobaczmy, czy tu... Aha, już tu. Da się tropić? Niespecjalnie. Chyba niespecjalnie. O, cię! Koń, ty! Wiesz, ty kurwa za koniu jesteś, jakiś taki... Ja pierdziel. Nie dość, że ci zajumali te... Lejce ci zajumali. A ja na dół mam gdzieś jechać? Nie, na górę. Nie dość, że ci zajumali lejce, to ty jeszcze jakiś taki kurde wywrotny usilnie jesteś. Coś co był taki słaby ten... Habetaś. Dobra, wyluzuj. Już. Czego ty się taki nerwowy robisz? To za durna habeta, no. A niby miała być taka super spoko. Spoko, euro, spoko. Koko, euro, spoko. O. Dobra. Prawie, że my są. A jak to mówił, prawie robi wielką różnicę, nie? Papity. Na tym obszarze nie możesz używać broni. No super. Krowy latają potem. Ja bym złapał jedną krowę i wam przyciągnął. Tak, żebyście mieli więcej. Gdzie jest ten mój? O, tu jest Charlie. Charlie! Arthur! Hello, Charles. Siemanko. Co słychać? Ty! Ja do ciebie przychodzę z tym, a ty kurde mnie tu wycasz? Mogę. Gdzie on jest? Gdzie jest wodza? Wodza, ja przyjść pogadać. Hello? Come in. Mr. Morgan, I'm so glad you could make it. How are you? My son. My son is foolish, but he's still my son. I know your son. A little. He's very brave. Very angry. He's me. How is your father? He's dead a long time. He lived a lot longer than was good for any of us. My son probably wishes the same to me. I doubt that. I want peace. I need my people to be safe. All my life I've tried to bring peace. But I love my son. They'll hang him for treason. Treason. He is the chief son of a proud nation. How could he commit treason? People who have lied to my people for 100 years or more, that's treason. Well, what should I do? I don't think there's much chance reasoning with Colonel Favors. No, and any chance we had. Your friend, Mr. Vanderland, has ensured relations between us and the army are worse than any point in the last 5 years. I'm sure he means well, but matters are more complex than he understands. Me and Charles will try and rescue your son. No. Yes. I ain't got much to lose, and you got... I'm doing this. Charles! Where are you? Come on, let's go. No to szli, śpiewali. Maybe get his son back, of course. I just ain't sure how. Tak jest. Odzyskamy. Wszystko odzyskamy. I've been working on that. I think there's a way. Follow me. Jakoś nie wierzę, że ty rozwiązanie znalazłeś, ale niech ci będzie. O, patrzcie, jak w las ty. W kubeczkach po tym. Dobra, Charles, ale wiesz, że nie mamy dużo czasu, więc ja bym chciał, żebyś tak trochę ruszył z kopyta, a nie tylko tak kurde na spacerek.
The army are patrolling all the main port. Podejrzewam, że to będzie gdzieś tu. Oh yeah. Roads and bridges in and out, but if we can get the horses across the river, I found a route that should get us in fairly close. If we wait until late enough, there's a place we should be able to sneak in around the back. Okay, whatever you think. I trust you. No guns, just knives and arrows. Może i strzały. Okej. Gdzie jest łuk? Jest łuk? Tu jeszcze coś możemy wziąć? Tu nie... Dobra, bez broni. Niech i tak ci będzie. Noże do rzucania. Co tu mamy? Noże do rzucania, zatruty czy zwykły? Dobra, niech będzie może zwykły. Okay. I left two canoes down river in case we need another way out of there. Okay, good. Ja, po cichu, jak ten będzie kurde harczał tak, no to na pewno po cichu to będzie. You know, this wouldn't have happened if it wasn't for Dutch. Yeah, but we all went along with it. He saw Eagle Flies burn hot and he fanned the flames. He never had any intention of helping those people. At this point I ain't sure if he's got any intention of even getting us out. Patrz, jakie sztuczki umie. Ha 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 ha. Everyone along. But he's holding all the money. Dobry jest, co? You feel that? There's rain on the wind. I know. Listen, Charles. If it goes bad in there, you get yourself out. Gun. More to lose. No. Come on. Don't start talking like that. I didn't tell you before, but saw it, Doc. It's pretty bad. But it's gonna get worse. Oh, Arthur. Any day we can die. Hmm? We're riding to break an Indian chief's son out of a cavalry fort. We could both die tonight. In a way, it is a gift to know. In a way, you are lucky. Sure don't feel like that. You still have time to make amends. The others, Hosea, Lenny, Sean, all of them, they didn't. And what about the Callender boys? Both killed trying to escape Blackwater? More vicious pair of bastards than ever was. And that's all they ever were and will be. Maybe. You're lucky. You got the chance to do something better. Dobra, dobra. Maybe that's why you're here now. Jedziesz? I'm here now because Dutch asked me to. I need to keep playing along with his plan until I find out where all that money's hidden. Okay. Are you all right? I pan, i znowu mi zaj... Kurzę się zaraz. Miałem łuk, oni mi znowu zajumali. That current's strong. Up here. Follow me. You were right about the damn rain. Mm-hmm. Yeah. But might help us with sneaking in there. There it is. The rainfall told me there was some retaliation after the meeting with Colonel Favors. Some women were taken. Elders beaten. Bastards. Yeah. This isn't gonna be nice. All right. This should be fun. Let's get ourselves hidden and wait till it gets dark. Over here. Dobra, łuk mamy, noże mamy chyba. Trzeba byłoby tylko jeszcze się I guess this is it. Podkarmić. Tylko jest ciemno, jak nie powiem gdzie. Let's keep quiet. I'm trying to find a way in. Main thing is that they don't hear us. Ready? Ja, on ma broń na plecach. Miał mieć łuk. Okej, weźmy ten łuk. Jak wygląda sytuacja? Zeżeryjmy jeszcze coś na szybko. Zwykłą wieprzowinę. I może byśmy się jeszcze napili czegoś? Co by na to? Na przykład... A tego mamy dużo. Olej z węża, te... O.
Łuk bierz w rękę, idziemy. There's two guards up front. If you take one, I'll take the other. Tak jest. Nice and quiet. Okay, come on. Let's see if we can get around the back. Czekaj. Dobra, ja chcę strzały zabrać. Pierdzielę tam ciebie. O ja, to chyba zepsułem. Tak się nie da zrobić. To zepsułem, no. Dobrze, poprawię się. All right. Ready, kurde. Ready to go. Miał być noże. A tu już teraz broni nie mam. A, miałem się napić czegoś. Oleju z węża. Co to jest? Silny serum. Silny olej z węża. O, to się chciałem napić. No. Bieg, bierz łuk w rękę. Dobra, ja biorę. Lecimy. Okay, come on. Come on. Dobra, tylko strzały zabiorę. Tylko strzały. Nie będę ich więcej robił nic. Strzały zabiorę, nie? Mnie tylko strzały interesują. Tak jest. Nie będę już podpalał, nie będę nic robił. Kolejnych dwóch mamy. Wycnąć go. Robi hałasu, co? No idź, Charlie, idź, kurde. Chłopie. Też gdzieś jest wartownik. Na wieży. Bo się światło poli. Poli się światło. We got two more ahead. Ty ich widzisz. One up in the tower. Jeden jest na ziemi, drugi jest na wieży. Come on. Good. Just a bit further on here. Elegancko, dwie strzały znowu moje. Przeładuj łuk. O, ten coś wyrzucił. Nie wiem co. Nikt nie usłyszał tego, nie? Zabierzemy mu co nieco. Ha, ha, ha. Mamy kolejnego? No dobrze, no. Gdzie? Chyba to bym tak załatwił. Czułko? Wiem, że lepiej. No nie mogę wycelować. Puszni. Jesteś gotowy? Ja biorę po lewej. 3, 4. Pum. Przeładuj łuk.
zmarnotrowałem. Jest, ja już wiem, że jest. Jest za nim czytam. A bym go. Let's go. There's a guard out front. You take him. I'll cover back there. O. Łuku oczywiście nie mogę, tak? Tych teraz. Czego by go nie obrabić? Srebrna klamra za trzaskiem. Co oni mają za broń w ogóle? Co to jest za broń? Kapeluszu nie chciałbym. Zużyty karabin powtarzalny. Nie, nie, tego to nie. Dobra, gdzie jest mój Charlie? Charlie się gdzieś kitra. Tu już się kitra. Teraz mi powiecie, że ten chłop, który siedzi tu po lewo, go nie widział. Co? Wy robicie? Wejdź na wieżę. Kurde, z wieży mam. To przecież tam chłop jest. Pierdziele, taką robotę. Drugą wieżę mam wejść. Aha. Wow. Zara. W lampę nie powodując hałasu. Zara. Dobra, kitni. Gdzie ta lampa jest? Gdzieś przede mną. A tu jest drewutnia. Tu, o tą drewutnię chodziła. A. Daj się do Charlesa. Na dół. A. Kogo nie utrudniam, biegnę, no. Jestem. Dobra, Charles już załatwił sprawę. Arthur Morgan? Charles? Is that you? Look for the keys. You have to get me out of here. We're gonna get you out. I'll check the table, Arthur. You search the body. Yeah. Otwieraj mu to. Come on. Ooh. Your father sent us. My father. He told you to come and kill guards? No, he didn't say that, he. Of course not. You okay? Sure. Albo wyglądasz, kolega. Clears the mind. You say so. To czy się umiesz, dobry tekst, nie? I'm fine, I'm fine. Uh-oh. I nagle się pokazała broń. A jak się nagle pokazała broń, to my bierzemy, moi drodzy. Kurde, szybciej. Co to jest? To bierzemy. Karabin. Jedziemy. Raz, dwa. Padamy. Raz, dwa. Wow, 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 wow.
Raz. Dwa. Butelka, no nie wierzę, że butelka mi przeszkodzi. Dobra, odejdź stąd. Konie, dawaj tam, dupie sobie. O, ładne konie, siadaj. O kurde. To nie tak miało być. Raz. I dwa. Ale gdzie więcej jest, o kurde, skąd? Ja wiem, że jest... O, bo już nie jestem deadmanem. Nie mówcie, że na piechotę będziemy cisnąć. Chłopie, tam konie stały, no co z wami? Mamy jakiś dynamit. Nie mamy. Niż ogrodzenie, jak? Właśnie. Armatu. Właśnie. Dig, dig, dig. O, o, tu będzie dobrze. No, bierz, chłopie. Uwaga! Yeah. O, tu jest mój. Tazik jest, czeka na mnie. O kurde. Lećcie, chłopy. This way, come on. This way, no to this way, no to jedziemy, no. Watch out. Watch out, czekaj, co to był? Olej z węża, dawaj. Ten? Ten. Look out, we got more men on our tail. Siedzę na ogonie. Niemożliwe. A z tą bronią to ja sobie mogę kurde zrobić. Jak to tą bronią? Sorry koniu, ale... To nas dorwie. Właśnie. O ile zes. Jeszcze ktoś? Jedzie? Jadą. O, jedzie dwóch. O, nie zaprzeładowałem broni. O, to chodzi. Gdzie ja mam? Do którego mam? Do swojego? Ja będę sam, a wy sam? Ja. No siadaj, chłopie. Na co czekasz, kurde? Na oklaski, nie wiesz, na co czekam. Oni strzelają. Ła! Kurde, nie to. Szybko! Oh shit!
Oh shit! Ja nie przeżyję tego zaraz. A czemu nie mogę używać broni? Żadnej. Już oni powinni mnie wystrzelać dawno. Tam idą. Wow, au, 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 au. Dobrze, że mam tu wieprzowinkę. Pływka jakowa, ale całkiem ciekawy, nie? Aha, miało być ciszej. Dostał te kanuły, po co ci te kanuły potrzebne? Chłopie. Już oni byli tu na brzegu. Coś tu jest nie halo. Nie bałdzo. I'll be fine in a day or so. I heal fast. Colonel Favors won't be too happy with your rescue. I guess not. Yeah, there's gonna be a lot more trouble. My father. Even he may have to fight. You won't win. No big fight with them. Shouldn't y'all just run away? Where would we go? I don't know. I'm Frank. Let me take you back to your phone. Hmm? Thank you. No mention. Yeah. Ooo, misja wykonana syn króla, pięknie. Dobra, nie kichaj, nie prychaj, wołaj. Wołaj Kazika. Szybki rzut oka na mapę, pewnie będziemy musieli znowu teraz kawał jechać, a jak, nie inaczej. Nie inaczej, no. Do obozu trochę daleko. Ale nic. Wyjdziemy sobie. W każdym bądź razie spływka jakoby zaliczony, moi drodzy. Tu jest Kazik w krzokach. Dobrze by było tam podjechać. Jakoś, cik. To jest, tego usuniemy. Jada. Aha, już nie usunąłem. Czemu to się tak robi? O, jest własny znacznik. Tego usuniemy. Tak jest, moi drodzy. Tak jest. Więc ja, moi drodzy, się wybieram po ciemności. Wybieram się na do obozu naszego Dacza. A z wami się oczywiście żegnam i życzę wam wszystkiego dobrego w dalszej części waszego wspaniałego dnia. Trzymajcie się, na razie. Hej, hej.